Pamiętasz jakąś najgorszą pogodę, że byłeś na meczu piłkarskim? Spartak Moskwa. Liga Mistrzów. Też byłem na tym meczu. Najgorsza na świecie pogoda. Minus 20 stopni. Tak mi noga poszła, że jak biegłem, wracałem, bo wtedy byłem bardzo młody też. Na Żyletu byłeś? Na Żylecie, no. I pamiętam, że jak wyszedłem ze stadionu, to myślałem, że biegnę w łyżwach, a nie normalne stopy. Po prostu tak czułem, jakbym w łyżwach biegł. Po prostu tragedia. Tak odmarzłem, że to mała bania. A ty, powiem ci więcej. My byliśmy taką ekipą, która przychodziła na mecze jakieś 2 godziny wcześniej. Bo tam wpuszczali o 18:30 na te mecze Ligi Mistrzów. 2 godziny wcześniej przychodziliśmy na mecz. No. Nie wiadomo po co, żeby zająć sobie miejsce, które i tak miało wartość zerową. Umówmy się, że bo było 100 metrów od boiska i tak dalej, i tak dalej. To nie była trybuna, która... No, kochałem tą trybunę oczywiście sercem swym, ale jednak to nie była trybuna, która była najbliżej murawy. I tak było. Wysiedziałem na tych, wiesz, 4 godziny ponad na tym mrozie i po prostu to był największy mróz, jaki kiedykolwiek spotkałem na meczu. Też tak to wspominam. I poprzeczka, w którą trafił Leszek Fisz. Ach, życie. A Kucharski nie trafił do pustej bramki. Ale powiem ci, że obok, ja spałem zawsze, jak chodziliśmy na Ligę Mistrzów, bo to było jakoś tam w ciągu tygodnia i potem następnego dnia mieliśmy na popołudnie w szkole, w podstawówce. Ja chodziłem zawsze z moim przyjacielem Filipem, pozdrawiam go serdecznie. I to było tak, że spaliśmy u jego babci, która mieszkała na Czerniakowie. I zaraz obok stadionu, niemalże tam, wiesz, kawałek w prawo, tam jest taki pasaż i jest. I to było tak, że biegliśmy i my wychodziliśmy ze stadionu, tak biegliśmy, tak po prostu było nam zimno, tak biegliśmy do tej babci, że powiem ci, że jeszcze relacja się w telewizji nie skończyła, jak my dobiegliśmy do tej babci. Taka była historia, więc bardzo dobrze to wspominam. No, Liga Mistrzów to było coś, no. Czyli mam nadzieję, że był... uprawiał sporty, to sporty zimowe raczej by mogło być. Tak, łyżwiarstwo po chodniku. Dopinguje cię. Jak najbardziej. A to ja to spuentuję w taki sposób, że Polska wygrała w piłkę ręczną 35-33 ze Słowacją. Pięknie. Bardzo dobrze. Jutro chyba z Argentyną gramy, tak? Będę oglądał też ten mecz. Pierwszy mecz, bardzo ważny. Tak. Dobrze, że Quentin o tym wspomniałeś w ogóle. Zdziwiony jestem, bo nigdy się nie interesowałeś sportem niby. No, a ręczna, bo to są mistrzostwa świata. Wiesz, nie? No, nasi słuchacze są źródłem naszej wiedzy. No, nie chcę wam, kochani, no, Quentin to wygląda, powiem wam, prawie jak Pudzian. Więc, wiecie, musicie sobie tak go wyobrazić mniej więcej. I to jest mniej więcej ktoś taki jak Pudzian. No, to jest kawał chłopa. Może głos na to nie wskazuje, ale naprawdę to jest sportowiec urodzony. Prawda czasu, prawda ekranu. A co dokładnie by było, Stasia, gdybyś jako pierwszy singiel wysunął kawałek Księżniczki? Jak no, słuchaj, miałbym ciężko. Ale będzie tego klip. Będzie? Tak, w remiksie. Ten kawałek w remiksie usłyszą słuchacze i będzie do niego klip. Będzie w remiksie z popularnym polskim raperem, znajomym moim serdecznym, i będzie do tego teledysk, który będzie promował takie wydawnictwo, które usłyszycie zaraz, że ono będzie, ale jeszcze nie powiem teraz, dzisiaj. Klubowy teledysk, ale będzie zaraz. Rozumiem jakiś taki. Nie, powiem ci, że bardziej chyba uliczny. Znaczy, powiem ci tak, ja w ogóle popatrz na klipy z pół żartem, pół serio. To nie są stereotypowe klipy rapowe polskie. Ja ani razu tam nie macham rękoma w stronę kamery i tak dalej. Jakbyś puścił kierownicę, to byś mógł wykolebać. Tak, ale wiesz, to było takie też założenie, że wiesz, klipy Stasiaka muszą być troszeczkę inne, bo Stasiak też troszeczkę inny jest. I tak założyliśmy, jest fajnie, ja to bardzo lubię, ale ten klip właśnie zrobię taki przewrotnie, bardzo, no wie, dla mnie takie, wiesz, takie, no bo, no to teraz się, uwaga, teraz się otworzę. Jeżeli chodzi o takie stricte rapowe rzeczy, takie boom bap, dla mnie takie, no taki rap klasyczny, nie? To są te klipy nowe Hi-Fi Bandy i tak dalej, kawałki Hi-Fi Bandy. To są takie rzeczy, które są takie stricte rapowe, które można tak ułożyć, po prostu nie wychylają się w żadną stronę. Po prostu to jest czysty hip-hop. To jest ta Hi-Fi Banda, prawda? I wiesz, i to jest taka opcja, że ja nie miałem w życiu takiego klipu, którym, wiesz, taki, wiesz, czarno-biała opcja, wiesz, rapujesz, jeszcze kurtkę, wiesz, sześć-piątkę mam sześć-piąteczkę oczywiście w domu, klasyczną, więc sześć-piątkę założył i rapował do kamery i tego mi troszeczkę, tak wiesz, mimo że jakby to nie jest to, co lubię, bo ja bardziej lubię uciec troszeczkę od rapu. A ten kawałek PZ z Emilem Blefem i z Mesem z Kodeksu, tam nie macie na teledysku nawet przez jestem, moment? Jestem, a to tam. Widzisz, to w czarno-białym klipie wystąpiłeś. Tak, o, dziękuję. To już mam zaliczone. A dobra, to już nie gadajmy. No nie, ale wiesz, opcja jest taka, że wiesz, no ja troszeczkę mam inny pomysł na rap, troszeczkę inaczej go widzę w 2010 roku, nie tak... W 2011. O!
Patrz, ale się zmieniło. Prawda czasu. Sopotu człowiek wrócił i już rok w przód. Przepraszam, w 2011 roku. I troszeczkę inaczej widzę rap. Alkopoligamia inaczej widzi rap, no. To nie są, wiesz, no najbardziej chyba standardowo rapową płytą była płyta Piusa. Taka stricte rapowa była, no bo tam były jednak takie dosadne wersy i tak dalej. Ale jednak Alkopoligamia to jest coś, co wykracza w różne strony, no. Tu sobie ktoś podśpiewa, tu sobie ktoś zrobi jakiś inny wygrzany beat i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście też lubię takie rzeczy bardzo, które mnie właśnie przypominają mi ten remont. Właśnie, to są takie, jakby jak widzę klip Hi-Fi Band, to przypomina mi remont. Jakby taka jest opcja, wiesz, taki oldschoolowy rap. I myślę, że właśnie do Księżniczek powstanie, to jest kwestia chłopaków, którzy będą robić ten klip. Jeszcze nie wiedzą, że będą to robić. To dzisiaj tak nikt nie zrobi, bo on robił do Hi-Fi Bandy. A i właśnie on zrobi. On jeszcze o tym nie wie, ale właśnie już teraz mu mówię przez radio, że on go zrobi. Ale właśnie też właśnie prosiłem, znaczy będę prosił Bartka o to, żeby to zrobił, bo właśnie o to mi chodzi, żeby to był właśnie taki klip i żeby tak to powstało jeszcze z moim serdecznym człowiekiem, o którym teraz jeszcze nie powiem, ale będzie przyjemnie, zobaczycie, będzie fajnie. Księżniczki na pewno będą w klipie, ale wcześniej jeszcze powstanie inny klip, no nie wiem czy wcześniej, a mniej jest symultanicznie, że tak powiem, powstanie jeszcze klip do kawałka Nie wychodzi mi się z łóżka, który będzie też bardzo smaczny na pewno. To będzie smaczny strategia klip. Rodzinna tutaj jest bardzo ważna. Święty spokój jakby na tyłach gwarantuje zaspokojenie jak wszystkich. Najbardziej, no ale wiesz co, przodu, no. No bo tak jest, patrz, jakbym, co, patrz, bym przyszedł teraz do ciebie, nie mając przy tej swojej rodziny na zapleczu, przyszedłbym cię, wiesz, po ugiętych ciuchach i tak dalej, jakiś taki umorzony. Przyszedł. Albo bym nie przyszedł, albo bym zaległ gdzieś, że tak powiem. Jest już 21.52, ja też mam tyle do powiedzenia. Ale słuchajcie, no i bym przyszedł, wiesz, pomiętony, a tak to wiesz, mam rodzinę, moja żona o mnie dba, za to bardzo ją kocham też, między innymi za to. Hip-Hop Campus pozdrawia Izabelę, moją żonę. Jak najbardziej, wiesz, jestem uprasowany, pięknie, wiesz, no po prostu to są rzeczy, które są bardzo inny ważne Stasiak w życiu. Znaczy ja tam inny, ja zawsze byłem schludny, ale wiesz, alkopoligamia w ogóle jest schludna. Ale teraz po prostu jakby kiedyś miałem to na własnej bańce, teraz mam to na wspólnej bańce i to jest właśnie fajne. I zakładajcie rodziny, bo ja jestem właśnie prorodzinny. O rany, robimy konkurs szybki, telefon telefoniczny, bo to nas to już musimy. A ty dzwoni? Czas nie, nie dzwonisz. Jak, ale zadam pytanie. Wózki na Faureli, kojarzysz? No, ja nie kojarzę VETO, człowieku. Proste. Słuchajcie, no to w takim razie pytanie zada nasz gość, Łukasz Stasiak. Ja znam pytanie, ale co można wygrać? Moją płytę, tak? Twoją płytę. Właśnie, do wygrania. Koni, bo właśnie, ja chciałem jeszcze, a mogę jeszcze powiedzieć, zanim powiem, albo nie, najpierw zadam pytanie. Zadam pytanie, może takie, bądźcie uważnymi słuchaczami Hip-Hop Campusa, jeżeli nie jesteście, to macie pecha, a jeżeli jesteście, to jest bardzo dobrze. Jaki wrocławski raper jest z nami w studiu, o którym mówiłem dwa razy co najmniej tutaj, więc jaki wrocławski raper jest z nami w studiu, to jest moje pytanie. Może jakoś to jeszcze podpowiemy, że na przykład wasze osoby łączy producent, który obecnie... Łączy oczywiście. Rosztyna, który obecnie też w Katowicach, łączy, tak? Łączy, tak, jak najbardziej i łączy też nas jakby styl muzyki, który kochamy. To też jest prawda jak i najbardziej. Oprócz jeżdżenia pociągiem pływasz statkiem czasem. Tak. Oj, to już tyle podpowiedziałeś, że panie. Pod mostami, więc pod jaki wrocławski raper jest z nami w studiu, ale... Mamy a ja powiem ci dalej. Kurczę, już nie mamy wiem, słuchacza? Co, nie wiem, to ja mogę z nim rozmawiać. Nie wiem, czy to zorientowany słuchacz. Przestał, dzwoni cały czas. Ale dzwoni czy nie? Halo. No siemanko. Siemasz, jak się nazywasz? Dobry wieczór. Siemasz, Jacek. Jacek. No Jacek, no i co, znasz odpowiedź na pytanie konkursowe? No znam, w studiu tam siedzi Blaze, tak? A jak, proste, Blaze. Reprezentant Grifanku. Sprawdźmy to, czy to prawda. Jest tu z nami. Robimy próbę głosu naszego tutaj, halo? Halo, halo. Tak. Chyba zgadłeś. No, a, proszę, Blaze. Ty, Blaze, jaki masz radiowy głos, prośba. Jacek, w takim razie nie rozłączaj się, zostań na linii.